przypomnę na całym zakresie, że to będzie dyskusja i wtedy będzie się skupiona na konkretnych elementach. Miejsce, o którym mówimy, to jest część Śródmieścia, tutaj osiedle Siedlowicza, ale była opracowana taka koncepcja na całe centrum Białostoku. Miejsce, o którym mówimy, to jest ten fragment, jeszcze przybliżenie, to jest fragment pomiędzy ulicą Jurowiecką, Sienkiewicza, tutaj Ciepło i ulicą Ogrodową. Trochę zdjęcia, myślę, że wszyscy Państwo obiegujecie się, w tym mówimy, tym bardziej, że to było bo temat był, tak jak mówiłam, omawiany. Jeżeli chodzi o najistotniejsze elementy, to na tym obszarze jest obowiązujący plan gospodarowania przestrzennego, gdzie wysokości są no, niższe, to jest pokazane, niż ten istniejący budynek w narożniku ulicy Sienkiewicza. Jest to, i Jurowieckiej. Tutaj wysokość generalnie w obowiązującym planie jest do 18 mniej więcej metrów, bo to jest konfiguracja wydawana, bo tego nie wiadomo mniej więcej, a to jest około 18 metrów. I to tak już wydaje się, jeśli chodzi o wysokość, czy to budowy istniejące. Natomiast już w 2010 roku, a w 2014, kiedy robiliśmy analizę zmian zagospodarowania przestrzennych, wskazywaliśmy konieczność zmiany tego planu, a właściwie stworzenia nowego. Ponieważ wiele zapisów, które w tym planie obowiązujących są, nie są już niewłaściwe. I jeżeli chodzi o parametry zabudowy, ale też o same zapisy, na przykład nie ma tutaj wiążące wysokości w metrach podanych, tylko w kondygnacjach, gdzie trzeba wskazać, że kondygnacja na przykład zamknięta, to nadal jest jedna kondygnacja. Nie ma też powierzchni przestrzennej, które są wpisane, ponieważ w innej formie są te zapisy zrobione. Też jest tutaj niski współczynnik zabudowy mieszkaniowej. Mam tutaj wskazano, że jednak ta zabudowa mieszkaniowa już po wyjściu z sądu, że to jest wskazana. Stąd też od dawna planowaliśmy przystąpienie do tego planu miejscowego. I jak przypomnę, wnioski, co mam jeszcze tam obowiązujące, wnioski inwestorów w momencie, kiedy zaczęli robić ten plan, wpływały na wysokość, tutaj widać, 55 metrów. Od samego początku budziło to naszą wątpliwość, dlatego spotykaliśmy się z Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną 5- czy 6-krotnie, również z udziałem Państwa Radnych, z udziałem projektantów, wnioskodawców, bo to było bardzo intensywnie dyskutowane. Są te wysokości, które zostały wskazane przez komisję, były do 25 metrów z pełnym wskazaniem możliwości do 30 tylko wybranych miejscach. I tych wysokości cały czas się trzymaliśmy od samego początku. Czyli wnioski inwestorów zostały negatywnie rozpatrzone w takich wysokościach, przyjęte do wysokości do 25 metrów. Czyli to jest wysokość wynikająca z wniosków. Jeszcze raz. Natomiast już w projekcie planu wysokości są znacznie niższe. Wysokości przyjęte w projekcie planu, przypomnę, 18 metrów na tym kwartale w otoczeniu kościoła, poza którą też ksiądz składał, proboszcz składał wnioski, żeby jednak uwzględnić konstrukcję dominanta. Następnie wysokości do 18 metrów tu i w takim pasie pomiędzy zabytkową obudową ciepłej, a inwestycjami. Najniższa zabudowa do 16 metrów z obudową ciepłej, głównie ze względu na historyczny charakter i na tutaj istniejące budynki, które pozostają z obudową. Wiesz, o panu państwu, że to jest objęte tutaj w następnie wysokość 21 metrów przy ulicy Sienkiewicza, znowu ze względu i na istniejące budynki, które mają budynek zabytkowy, budynek ewidencyjny, jak też ze względu na odbudowę dalszej części ulicy Sienkiewicza, są to wysokości, które są przeważające do budowy ulicy Sienkiewicza. I tak jak mówiłam wcześniej, wyższa zabudowa do 25 metrów, czyli to jest zabudowa 7-8 kondygnacji, jest wzdłuż ulicy Fabrycznej i wzdłuż ulicy Jurowieckiej. Jest to zabudowa właśnie wskazana przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną jako ta, która nie będzie powodowała negatywnego odbioru zabudowy z możliwością podniesienia do 30 metrów. Właściwie można powiedzieć, że wzdłuż ulicy Jurowieckiej jest z tym, że z pewnym odsunięciem o 15 metrów od samej ulicy. To ze względu na pewne rozważania wysokościowe, czyli odbiór z pozycji człowieka,
posunięciu do domu, tej wyższej zabudowy, nie będzie ona widoczna z pozycji człowieka. Funkcje generalnie zabudowa mieszkaniowa, wieloletnia z usługami, usługi partera. Jeśli chodzi o wysokości, tutaj pokażę trochę właśnie tych wizualizacji, czego wymiar tej kultury. Mówiłam, to niekoniecznie jest powiedziane, że w takiej formie ta zabudowa będzie się kształtowała, ponieważ to jest zaraz od innych przepisów i są różne możliwości, natomiast chodzi o wskazanie maksymalnych możliwości wysokości na tym terenie, zgodnie z tym planem. W tej wysokości tutaj w obrotu 25 metrów, możliwości około 30, na tym fragmencie dalej 25, 18 w tym zakresie. I 21 plus 30. Pokazy też były szczegółowo omawiane na poprzedniej komisji, na ile jeszcze raz szczegółowo omawiać. Dziękuję pani dyrektor, rozpoczynam dyskusję. Chciałbym zaprosić państwa na to mamy pytanie. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, szanowni państwo. Szanowni państwo, chciałbym złożyć wniosek formalny dla tego projektu uchwały. Chodzi mi o paragraf wymieniony w tej uchwale, a dotyczący minimalnych wskaźników urządzenia miejsc rozwojowych. Chodzi o to, żeby dla tego terenu oznaczonego w projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza Białostoku, rejon ulicy Ogrodowej i Fabrycznej. Wprowadzi zapis, ustala się ze strzegnym ustępu 2, następującym minimalnym wskaźnikiem urządzenia miejsc postojowych w granicach działki budowlanej, w tym miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów załączonych z kartą parkingową, posunięcie pierwszym, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 1,3 miejsca postojowego na jedno mieszkanie, przyczyny do zmiany sposobu uchwalenia cele mieszkaniowe lokali istniejących budynków. W podpunkcie drugim zabudowa usługowa, administracja i biura w tej chwili jest 10 miejsc postojowych na 1000 metrów powierzchni użytkowej, zmienić na 13. Jeżeli chodzi o handel, również 13 miejsc postojowych na 1000 metrów powierzchni metrów kwadratowych powierzchni użytkowej oraz pozostałe paragrafy pozostają bez zmian i w podpunkcie trzecim usługi gminy, jeżeli mamy w punkcie drugim 13 miejsc postojowych na 1000 metrów kwadratowych powierzchni rzekowej. Szanowni państwo, uzasadnienie dla mojej poprawki jest tożsame z tym, które dotyczyło poprzedniego planu zagospodarowania przestrzennego ulica, ten teren, tak, ale szczególnie ulica Wielowiecka, Sienkiewicza, Ciepła, Ogrodowa, są to ulice, które w tej chwili są z jednej strony niewydolnie komunikacyjne, a z drugiej strony jest ewidentny brak miejsc parkingowych. Dzisiaj funkcjonująca już Galeria Jurowiecka zabezpiecza na styk ilość miejsc parkingowych, gdy idziemy się do galerii, czy to w godzinach popołudniowych, czy też przedpołudniowych. Widzimy, że zorganizowane miejsca parkingowe w garażu podziemnym są całkowicie wypełnione. Parking, który jest zorganizowany przez prowadzących galerię obecnie na terenie PKS-u, też widać, że wypełnia swoją rolę, choć trudno pomyśleć, co było, gdyby dzisiaj nie było tego parkingu, a będą w tamtym miejscu, będą stałe bloki. Z tego względu, biorąc pod uwagę uwagi, które były wnoszone przez mieszkańców, które były zgłoszone nie tylko do mnie, ale też do innych radnych, ale również przedsiębiorców, którzy tam prowadzą działalność gospodarczą, czy też społeczność kościoła przy ulicy Ogrodowej, proszę o przyjęcie mojej uwagi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał, żebym się po prostu w dyskusji chciał głosować. Nie ma
jako że to są lokale tam właśnie powierzchnia usługowa, tak? Usługowo mieszkana. Natomiast ja mam pytanie właśnie do pana dyrektora. Jaka jest normalna właśnie powierzchnia parkingowa w tym typu obiektach? Jeśli chodzi na przykład o galerie, o lokale usługowe, lokale mieszkane na terenie miasta. To zależy od tego, o jakim mieście mówimy i gdy się poruszamy, jak mówimy o galerie, na przykład na wolnym terenie, na gdzieś w takim obszarze zewnętrznym, no to tam się łączy takich więcej, bez względu na to, co wpiszemy. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o usługi, to usługodawcom zależy na tym, żeby nic posłowie było wystarczającego, bo inaczej to oni mają problem tak naprawdę z klientami. Więc tutaj w większości to właśnie właścicielom usług, budynków usługowych zależy na tym, żeby ta ilość miejsc postojowych była wystarczająca. Ja to po prostu nie ja bym nie zapakuję, nie wiem to. Natomiast to, o czym mówimy od dawna tutaj, o czym pan prezes powiedział, to dzisiaj będzie jeszcze powtarzał, czy nie, ale generalnie zasadą centrum jest, że staramy się właśnie nie wprowadzać na nadmiernej ilości samochodów. Centrum wygląda w taki sposób, że są ulice z parkingami dostępne dla mieszkańców w miarę możliwości, ale są też dostępne, jest duża oferta tej komunikacji miejskiej. Natomiast ilość wprowadzanych samochodów do centrum staramy się ograniczać, czy to przez przestrzeń opakowania swojej usługi w centrum, czy poprzez zmniejszenie wskaźnika dla mieszkańców. Założeniem, że no niestety mieszka ktoś w centrum, to nie ma 300 osób, on ma jeden. W innym miejscu nie mamy drugiego takiego punktu, gdzie jakby łatwość skorzystania z komunikacji jest aż tak duża, więc jeśli gdzieś, można powiedzieć, szukać tego uzasadnienia dla wskaźnika na poziomie 1.0, to jest idealne miejsce do tego. Idealne. Lepszego nie ma. Pod względem alternatywy, jeśli chodzi o transport zbiorowy i oczywiście tego bezpośredniego sąsiedztwa ścisłego centrum z jego funkcjami administracyjnymi, zdrowotnymi, innymi, które są naturalnym kierunkiem ruchu mieszkańców. Natomiast tak trochę zauważyłem, że pojawia się ten współczynnik 1 i 3 i nie wiem, oczywiście dzisiaj jesteśmy na komisji, ale być może trzeba trochę... Właśnie do tego chciałbym nawiązać. Że widzę, że zaczyna działać pewien automat, natomiast to jest pytanie, czy to najlepszy sposób na to, ażebyśmy to prawo miejscowe stanowili.
bo trzeba powiedzieć, że to ustalenie, do którego się tutaj tak nieoficjalnie słyszę radni teraz odnoszą, no nastąpiło w pewnej dynamice też sytuacji, która w momencie jakby bieżącej sesji nastąpiła. I być może ta refleksja też powinna w większym stopniu jakby towarzyszyć tamtej decyzji. Natomiast nie było to przedmiotem jakby obrad, tak jak dzisiaj na komisji, gdzie spokojnie możemy porozmawiać, czy stanowisko jakby komisji było jednoznacznie pozytywne. Z takim stanowiskiem temat trafił jakby na sesję rady. No i tej refleksji na pewno zabrakło. Ja nie mówię w kontekście nawet tego pojedynczego, tego czy innego planu, tylko w skali miasta. To, o czym wspomina teraz pani dyrektor, bo można powiedzieć, nie ma co mówić, że to jest też istotna kwestia w kontekście nowego studium, tak? No bo też musimy to odnosić do tego dokumentu, nad którym pracujemy. I tam właśnie żeśmy wyznaczali te strefy. I powiem tak, że to ścisłe Śródmieście w starym studium jest trochę węższe. My w nowym studium przenieśliśmy je również za tory, Dworzec, te okolice Alei Solidarności, a również właśnie ulicy Wierzbowej jako granicy. Tam się żeśmy nad tym też elementem zastanawiali. I dla tej strefy wewnętrznej przyjęliśmy studium wskaźnik 1. Stąd też w dzisiejszych projektach i w tym, i w tamtym. Ale też w związku z tamtym postępowaniem, trochę też o innym charakterze ugodowym, przyjęliśmy, że to miejsce też kwalifikujemy z racji tej, że też pewną barierą jest rzeka, później dolina i może być osiedla mieszkaniowe. I tak pociągnęliśmy, tak przyjęliśmy. Naszym zdaniem było to właściwe do przyjęcia w tym miejscu. Oczywiście zdając sobie sprawę, że często wydaje nam się, że tych miejsc postojowych brakuje. Natomiast tu się trochę odwołuję, żebyśmy się, nie mówię, no dzisiaj tak, żebyśmy się chwilę nad tym zastanowili, czy konsekwencje jakby jednego głosowania bez dyskusji tak naprawdę. No ale nie. Do tego, czy to jest właściwe podejście w skali całego, jak mówię, tej dyskusji myśmy też nie mieli okazji czy możliwości do zabrania głosu wtedy. Trudno byłoby, żeby z takiej zastałej sytuacji jakby wyciągnąć pewną politykę, albo jeśli wyciągać, to świadomie, bo ten wskaźnik urbaniści przekształcą, właśnie tak jak czasem pokazujemy te 3D, jakie są tego skutki, na przykład w przypadku zabudowy pierzejowej w centrum. Gdzie się może okazać, że samochody stoją 2 piętra, czy 3, tak? A gdzie lokale usługowe, czy inne w place zaraz, inne kwestie, więc to mówię, to są dosyć poważne kwestie. Ja rozumiem kontekst, to nie trzeba być... Nie trzeba specjalnie, nie trzeba być od początku. Komisji, ale to myślę, że trzeba na tym podyskutować. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Sytuacja wygląda tak, iż muszę się przyznać do tego, że rzeczywiście do planu zagospodarowania, jeżeli chodzi o współczynnik miejsc parkingowych, podchodziłem bezrefleksyjnie. W mojej ocenie tak niestety podchodzą władze miasta, mówiąc nam o jakiejś tendencji, której się trzymamy i udajemy, że jest wszystko pięknie, ładnie. Właśnie na tej sesji bardzo refleksyjnie podszedłem do tego, co powiedział pan radny Biernacki, żeby zwiększyć ten współczynnik, ponieważ trzeba do 1:3. I od tego czasu gwarantuję państwu, że będę zawsze pierwszą osobą, która będzie wnosiła o zwiększenie tego współczynnika. Tak. Dokładnie tak. Przepraszam, chciałbym tylko skończyć. Szanowni Państwo, mówicie Państwo, że chcecie wyprowadzić ruch, parkowanie w centrum miasta, co się nie udaje, niestety od wielu lat samochodów przybywa. Ludzie parkują nielegalnie. Serdecznie zapraszam na ulicę. Dzisiaj miałem spotkanie z przedsiębiorcami z ulicy Bema 11, ponieważ właśnie nie mają możliwości zapewnienia parkingu, bo nie ma miejsc na swoich klientów, tak? To jest realny problem, bo ktoś kiedyś dawien dawna nie patrzył właśnie, że to będzie potrzebne. To jest ten czas, żeby nikt nie powiedział później, radni zdecydowali, tak? Tak nie będzie.
Mówicie Państwo, że ten ruch trzeba wyprowadzić, te miejsca parkingowe trzeba wyprowadzić. A kto inny, jak nie prezydent miasta Białegostoku, rozpoczął publiczną decyzję, dyskusję w kwestii tego, żeby budować w centrum miasta na tyłach hotelu Crystal parking wielopoziomowy? To z jakiego względu? No tak, to są fakty, tak? Nie zmieniajmy faktów. I tak wygląda. I tak wygląda sytuacja, więc tutaj myślę, że sytuacja jest zrozumiała i patrzmy przyszłościowo, jak ten teren będzie wyglądał za 10, 15 i 20 lat. Dziękuję. Tak. Znaczy, ja troszkę zgadzam się z tą powierzchnią parkingową. Sam potrzebuję, że jako Klub Prawa i Sprawiedliwości złożyliśmy poprawkę do budżetu o budowę parkingu za Kristalem w centrum miasta, parkingu ogólnodostępnego. Natomiast tam problem ulicy Jurowieckiej jest następujący, że ta ulica, ten fragment miasta jest objęty bodaj dwoma czy trzema planami zagospodarowania. I te plany, one są już nieaktualne. Rok temu, półtorej roku temu zgłosili się do mnie mieszkańcy ulicy Jurowieckiej, aż po ulicę, aż po na sam koniec prawie, że ulicy Jurowieckiej, mieszkańcy kilku wspólnot. I ci mieszkańcy mają problem, ażeby utwardzić teren. Dlatego, że współczynnik powierzchni zielonej wynosi tam 25%, a w planie jest jedno miejsce na każde mieszkanie. I ci ludzie, tak naprawdę wychodzi na to, że mają jeden parking na 10 mieszkań. Jeden parking na 10 mieszkań. I ja właśnie te samochody. Tak, tylko że ja właśnie wtedy zawnioskowałem do urzędu, ażeby ten plan zaktualizować i zmienić. Urząd mi napisał, że jest w trakcie. Półtorej roku minęło. Natomiast ci ludzie byliby przeszczęśliwi, żeby umożliwić im utwardzenie tego terenu. Kilka miejsc postojowych więcej. Tak, natomiast tak, w tym wypadku tutaj tych miejsc wydaje się nadto. No nie wiem, tutaj do szanownej komisji należy się zwrócić do powagi, do logiki. Jeżeli tu jest ten projekt wskazuje minimalny wskaźnik miejsc parkingowych, bo wypada też tutaj liczyć na dobrą wolę inwestora, że tych miejsc będzie więcej. Jak to będzie, ale taka sugestia i historia. Jeszcze bardzo cenię bystrość i pewność pana prezydenta Polskiego, który uważał, o co chodzi. Chodzi o takie sprawiedliwość, że wszystkich inwestorów w tym mieście postawi się na to. Nie wiem, czy nie zrobić jakiejś dyskusji na temat tych wskaźników. Ja tam kilka wcześniej były próbowane o tych wskaźnikach, kawałek po kawałku przy tym studium analizowanym państwa i zastanowić się po prostu, jaką drogę iść. Nam chodzi tutaj, podzielam głos Piotra, taką sprawiedliwość. Może jednych inwestorów w Bawiernacji zgłasza i mówi, ja 1 000 000 złotych poświęcę, żeby było dobrze, nacisk, woda, pokazać, że wszystko te koszty, ja już nie może. Traktujmy wszystkich inwestorów jednakowo. Ja bym tylko też, ale na określonym obszarze miasta, bo wydaje mi się, że powinno to być zróżnicowane w zależności od strefy. I on nie został. Chce pan jakąś sugestię, to proszę całym zdaniem od początku do końca i wtedy, to proszę bardzo, coś powiedzieć. Nie. Co pan chce powiedzieć? A ja zgłoszę się do głosu. Jak zostawię głos, to wtedy sobie będę miał prawo. Panie proszę, traktujmy wszystkich, bo naprawdę. Ale generalnych zasadach dla wszystkich. Jednakże zauważam gigantyczną różnicę między ścisłym centrum miasta a ulicą Wierzbową, która jest właściwie już za 10 lat. Dobrze, jeżeli mogę się zrobić, uwagi nie zgłoszę, bo widzę, że jako platformę mam taką siłę, że chcę radnić się od razu i to mówię ślady. Strach powiedzieć cokolwiek, bo odwrotnie będę brał odpowiedzialność za to, co czynił. No to tak, proszę. Zajmę z tą megalomanią. Mam jedno zasadnicze pytanie. Ponieważ jestem w zeszłą kadencję, mogę tego nie pamiętać, ale bardzo chciałbym Państwu rozwiać moje wątpliwości. Dlaczego my ten plan uchwalamy dopiero teraz? A dlaczego ten plan nie został przygotowany i uchwalony przed sprzedaniem terenów inwestycyjnych w tej części miasta? Super.
Szanowni Państwo, to Michał Miłowski, jeden z mieszkańców, których akurat
tym jest zainteresowany z budynkami, które ewentualnie powstaną na działce sąsiadującej. Rozumiem, że plan przewiduje budowę budynków sięgających 30 metrów, natomiast w najbliższej okolicy, czyli w działkach sąsiadujących, nie występują takie budynki. Nawet nie występują budynki o wysokości 18 metrów. I tutaj w imieniu mieszkańców pytam się, czy nie można by było ograniczyć wysokości budynków w bezpośrednim sąsiedztwie do wysokości budynków sąsiadujących. Ładnie było to pokazane na przypadku osiedla Piasta, że inwestorzy chcą budować wyżej, mieszkańcy i ewentualnie urbaniści widzą to negatywnie, natomiast tutaj na zasadzie bardzo niskiej zabudowie właśnie w tej okolicy proponuje się bardzo wysoko. Jest to 25 metrów, jest ta budowa, natomiast tutaj są w okolicy, tu wskazano na tym terenie tylko uzupełnienie, tak jak pokazywałam, 30 do 30 metrów postawić miejsce. I nie wiem, czy tam może nie widać, ale tutaj proszę jeszcze raz wysokość, tu jest tego typu wysokości, a mówię tylko na tym, że tak. Mówię bezpośrednio, to nie jest sąsiedztwo, to co pani pokazuje. To jest z tego obszaru, obszar planu, to jest sąsiedztwo, to jest tak? Podobna odległość, jak nie. No nie, to nawet nie przy tej samej ulicy. Może pani nam pokazać slajd, na którym widać ulicę Fabryczną i wysokość proponowanej zabudowy? Nie, nie. 18 metrów, 25, 30. Właśnie, 18 istniejące, a proponowane jest naprzeciwko 25. No, szczerze powiedziawszy, nie ma w żadnej okolicy takich wysokich budynków. Szpital jest niższy od proponowanych budynków. Wspólnota tutaj na rogu Fabryczna 8 bodajże też jest niższa, bodajże 18-metrowa. No i nagle proponuje się tam na którejś wizualizacji, widziałem taki wagon budynków, jeden przy drugim, o wysokości wyższej, mogę teraz tylko dwa piętra, ale to jednak zbyt też niewielkiej odległości. Czy nie dałoby się tego zrobić o podobnej wysokości, żeby te budynki korespondowały tym ze sobą? Znaczy ja mówiłam wielokrotnie, że na temat wysokości było 6 posiedzeń. Na żadnym z tych posiedzeń nie było mieszkańców. Nie było. Obiecujemy, że ale będziemy chodzi, teraz na każdym następnym. Jeżeli jest pytanie, czy da się mierzyć, da się wyżej, teoretycznie da się wszystko. Natomiast coś trzeba zdecydować. I tą decyzja jest podejmowana przez osoby różne, w różnym zakresie. Jest też moment, kiedy mieszkańcy składają swoje uwagi, wszyscy biorą udział w planowaniu przestrzennym. Tu, co tutaj zaproponowaliśmy, było wyważeniem wszystkich interesów, zarówno tego, co jest istniejące, czy w planie obowiązującym, co było pierwszym zamierzeniem inwestora i to, co jest tutaj możliwe do przyjęcia, było dyskutowane w różnym gronie, tylko że te wysokości są w tym miejscu najwłaściwsze. Państwo zakładali uwagi do planu? Jako mieszkańcy zbijemy się pięść, przegapiliśmy to, bo myśleliście, że będzie to wiadomo, że nie napisze. Proszę jeszcze doprecyzować, Państwo ze strony mieszkańców, gdzie konkretnie zabudowy są budynków sąsiadujących z proponowanych? Tak, tam bardzo niewiele wspólnot, bo tam jest, przetwarza szpital, urzędy państwowe, więc... Dokangala, Fabryczna, Ciepło i Szpital. I Kościół pośrednio, chociaż nie prawocznie upoważnił i bez krzyża to nie widzę tam koncepcji architektonicznej, jeżeli chodzi o ten dach kościoła. Że on jest elementem jakimś tutaj wymienionym. Się przedstawić zaraz pan. Ja przedstawiłem się w Abdongale, mieszkanie. Pan ksiądz proboszcz składa tutaj wnioski o ograniczeniu pewnej wysokości. Te wnioski są uwzględnione w całości i już na etapie wyłożenia dotycznego planu do mnie było. Był również przyrodniczy, że ten problem zadania ma też w zakresie tego projektu rozszerzone, mimo że w projekcie obok to też przyrodzenie robią się na wyższe. Czyli tam było uznano za to. Bardzo proszę przedstawiciela tego tematu. Konstanty Plus, inwestor, firma prywatna, rodzinna od 2010 roku jestem w Białymstoku.
i sugerowanie panie radny, że gruntowa afera jest po prostu dla mnie obraźliwa. Co to się mówi? Pan radny Mielkowski. Konkretnie, nigdy niczego nie ukrywałem. Inwestycje, która została zaplanowana wcześniej, mówię o Galerii Wielowieckiej, nie lubię się chwalić, ale miasto tutaj naprawdę wiele zyskało. Na nasz koszt wybudowaliśmy pełną infrastrukturę, wszystkie sieci, punkty autobusowe, wykonaliśmy remont mostu, wykonaliśmy zieleń urządzoną według koncepcji tarasów, bulwarów nadrzecznych, wykonaliśmy kładkę, dostrzegliśmy to miejsce jako inwestor. Jak wyglądało to miejsce 8 lat temu, może niektórzy zapomnieli. My dotrzymaliśmy wszelkich zobowiązań, jeśli chodzi o miasto i tutaj podtrzymywanie argumentu, że chcemy my radni, żebyśmy byli równo traktowani, ja też jako inwestor chciałbym. A wiadomo, jak inni mają. Nie będę palcem wskazywał, tuż obok. I tam nie było takiej dyskusji. Być może jestem niewygodnym inwestorem dla kogoś i tutaj jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi chyba o to, żeby mnie wstrzymać z tą inwestycją. Otóż oświadczam, cokolwiek państwo radni nie zdecydują, ja nie zrezygnuję z Białegostoku, bo kocham to miasto, miasto przyjazne, idealnie rozwiązane układy komunikacyjne, więc ja po prostu jako inwestor tutaj zagościłem i nie będą mi straszne rzeczy, jeżeli jeszcze 5 razy będziemy dyskutować o tym. Ale ja oświadczam, jestem tutaj z architektem, panem Markiem Bulakiem, który zaprojektował Galerię Jurowiecką. Myślę, że nie jest to budynek tuzinkowy, bo inwestorzy zachodni na ogół robią robotę, a my staraliśmy się zrobić również architekturę. Galeria została wyróżniona wieloma nagrodami, jest odwiedzana, jest lubianym miejscem. I mówienie o tym, że w galerii nie ma miejsc parkingowych, jest kłamstwem, panie radny. Tych miejsc jest naprawdę dużo, rotacja jest duża, a to, że jesteśmy otwarci dla naszych klientów i mieszkańców Białegostoku, udostępniając plac za darmo i my nie sprawdzamy, kto przychodzi, czy do galerii, czy nie do galerii. Te miejsca po prostu są, bo uważam, sam też jeżdżę samochodem, że dobrze jak są miejsca parkingowe. Tylko możemy zrobić 1.3, 1.5, ale proszę, szanowni państwo radni, zróbcie taką uchwałę, tak jak jest w innych miastach, że od roku 2020 strefa ta to jest tyle, tyle. Nie można teraz inwestora zaskakiwać, jeżeli ja 4 lata temu zakupiłem ten teren, przepraszam, 3 lata temu zakupiłem ten teren. Proszę się nie śmiać, bo tutaj nie jest pora na śmiech, bo to są moje pieniądze wyłożone. Ja będę te mieszkania budował dla mieszkańców. Firma Strus działa od 27 lat, budowała kilka tysięcy mieszkań, jest renomowana i naprawdę tutaj nie będzie żadnego przekłamania. To, co się zobowiążemy, zgodnie z planem uchwalonym przez Radę Miasta, wykonamy. Jeżeli chodzi o termin zakupu tej nieruchomości, to rok czasu po inicjatywie, podjęciu uchwały o zmianie planu, uznałem to za bardzo dobrą uchwałę, że plan będzie zmieniany i po prostu w dobrej wierze zakupiłem tą nieruchomość, bo plan obowiązujący, że tam są usługi, bo tak naprawdę były to usługi PKS-u świadczone po prostu plan nierealny, tak? Centrum miasta zasługuje na inną architekturę niż na usługi w tym miejscu takie jak były. No nie chcę górnolotnie mówić, że uratowaliśmy PKS, ale proszę sobie wyobrazić sytuację, że my tego terenu byśmy nie kupili jako inwestor. Wcale nie były to małe pieniądze. To były już pieniądze liczone mniej więcej tak, żeby nam że tam nie będą 3 kondygnacje, tak? PKS został uratowany, wybudowany został nowy dworzec, PKS się przeniósł i myślę, że wszyscy na tym zyskali. Jeżeli ten plan nie będzie uchwalony w tej wersji zaproponowanej, kompromisowej, to jest jeszcze alternatywa. Proszę państwa, ja
jako inwestor muszę zapłacić wieczystą dzierżawę. To są konkretne pieniądze. Ja mogę czekać pół roku, rok, ale ja już czekam 3 lata, więc te pieniądze muszę co rok wpłacać, więc alternatywa zgodnie z obowiązującym planem są tam usługi, więc możemy postawić 100 bust, zbierzemy bilety i zapłacimy miastu 510 tysięcy, bo tyle na dzisiaj jest wymagana opłata z tu użytkowania wieczystego. A jeżeli miasto mi podniesie na przykład, bo może podnieść, no to przecież żaden inwestor nie będzie dokładał do interesu. Odnośnie miejsc parkingowych jeszcze współczynnik 1,3, tak jak powiedziałem, każdy inwestor stara się z tych miejsc parkingowych zrobić maksymalnie. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki, właśnie odległości tutaj nie pozwalają zlokalizowania tych miejsc parkingowych na terenie, więc one są lokalizowane w garażu podziemnym. Na ogół mieszkańcy chcą zakupić miejsce, mieszkanie i czasami nawet jedno miejsce parkingowe jest problemem, bo nie mają zdolności kredytowej, więc jeżeli ja będę miał jako inwestor narzucony tak wysoki współczynnik miejsc parkingowych, po prostu części ludzi nie będzie na to stać, tak? No umówmy się, nie wybuduje się tych miejsc po to, żeby one stały puste, je trzeba też skomercjalizować. Jeżeli chodzi o ogólne dostępne miejsca parkingowe, tutaj w projekcie planu są wzdłuż ulicy Fabrycznej miejsca ogólnodostępne, ogólno w zatoce parkingowej i one będą wykonane. Ja jeszcze oczywiście nie negocjowałem umowy drogowej z miastem, ale zapewne będą przerzucone na moje banki. Ja to wykonam. Ja nie będę czekał, że ktoś mi zrobi ulicę. Ja ją już zrobiłem. Do ulicy Ciepłej ta ulica została zrobiona. Sąsiedzi, nie wiem, kto będzie robił. Ja mówię o sobie, natomiast występuję tutaj razem z drugim inwestorem, bo mamy wspólny cel rozpocząć jak najszybciej inwestycje. Teren jest pusty, rozebrany, przygotowany. Biuro projektowe pana Marka Bulaka, współpracujące jeszcze z innym biurem i z Białegostoku, i z Gdyni, z Gdańska, przepraszam, jesteśmy gotowi w każdej chwili przystąpić do realizacji tej inwestycji. Ale właśnie jest ale. Na poprzedniej komisji wszyscy państwo radni byliście za tym, żeby procedować. Więc pytam się, o co chodzi. Chodzi o nie wiadomo co. Mieszkańców. Mieszkańcy mieli możliwość się zapoznać. 4 lata trwała procedura. Raptem w ostatniej chwili, kiedy zburzyliśmy budynki, obudzili się, co niektórzy, że to może za szybko ja działam. Ja działam po prostu zdecydowanie i mam nadzieję, że państwo radni potraktujecie mnie jako inwestora na równych prawach z innymi inwestorami. I bardzo o to proszę. Kompromis, który został osiągnięty między wysoką zabudową, a tą niską, średnio wysoką w zasadzie, tutaj mówimy o wysokościach. Mamy 18 metrów, 21, 25, z tyłu głębi terenu 30. Czy to dużo na centrum miasta? Opracowana strategia komunikacyjna, jak wpłynie właśnie ta zabudowa na powiązania komunikacyjne, czy się miasto nie zakorkuje, nie wykazało w tym względzie żadnych problemów. Opracowali to naukowcy z Politechniki Białostockiej. Tak więc jeszcze raz szanownych radnych, państwa radnych, proszę o podjęcie uchwały na najbliższej sesji Rady zatwierdzającej przedłożony przez pana prezydenta projekt planu miejscowego, a ja ze swojej strony jako inwestor, firma rodzinna Polska ze 100% kapitałem gwarantuję państwu, że to osiedle będzie zaprojektowane i zrealizowane wzorcowo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Szanowni państwo, panie prezesie, moje wyjaśnienia sytuacji. Użył pan sformułowania aferę gruntową jako gruntowana. Ją kierował. Rozumiem, że nie jest pan na co dzień w Białymstoku.
dla mnie, dla moich kolegów i koleżanek i radnych podczas procedowania studium zagospodarowania przestrzennego została zarzucona przez tu obecnego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej afera gruntowa, jakobyśmy mieli, czy dostali jakiekolwiek instrukcje w zakresie tego, jak głosować w przypadku zmiany jednego z terenów przemysłowych na cele mieszkaniowe. Kiedy usłyszałem, jaki jest to teren przy ulicy Jurowieckiej, użyłem publicznego, publicznie, że nie chcę być zamieszany w następną aferę. I to wszystko. To nie oznacza absolutnie, Panie Prezesie, że to dotyczy Pana, a dotyczy tylko i wyłącznie mnie jako osoby, która nie chce po prostu być narażana na jakiekolwiek zarzuty i później spowodowane tym skutki. Więc to jest ta jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że rozumiem, z jednej strony rozumiem, z drugiej nie rozumiem. Jeżeli chodzi o Galerię Jurowiecką, jestem zadowolony, ponieważ jestem stałym klientem prywatnie i służbowo. Jestem tam 2-3 razy dziennie, bo załatwiam tam większość spraw codziennych, ponieważ pracuję bezpośrednio przy Galerii. Jeżeli chodzi o parking, to Panie Prezesie, sytuacja z parkingiem w Galerii jest trudna. Już pomijam kwestię wjazdu, no bo to w zależności od kierowcy. Natomiast jeżeli chodzi o miejsca parkingowe, w tej chwili już jest cienko, a w weekendy wszystko dookoła jest zastawione. I to nie twierdzę tylko sam, ale również twierdzą to, to mieszkańcy. I stąd właśnie troska, żeby zwiększyć ilość miejsc postojowych. Cieszę się, że chce Pan w tej sprawie jeszcze rozmawiać. Więc to jest to. No i trzecia, ostatnia rzecz, skoro można rzeczywiście dojść do kompromisu, jeżeli chodzi o mieszkańców, tak, że oni się dopiero obudzili. Niestety tak wygląda polityka informacyjna w naszym mieście, że mieszkańcy dowiadują się ostatni. I tylko i wyłącznie z tego to wynika. Dotyczy to wielu planów, dotyczy to najróżniejszych koncepcji, gdzie są po prostu zastosowani. Stało się tak, że faktycznie dowiaduje się wtedy, kiedy budynek jest wyburzony. Ja myślę, że każdy kibicuje Panu i wierzy, że ten plan zostanie przyjęty. Brakuje w mojej ocenie jeszcze troszeczkę w tej kwestii, jeżeli chodzi o mnie, stoję na stanowisku, że trzeba zwiększyć ilość miejsc parkingowych. Co do wysokości zabudowy, wierzę, że może coś można jeszcze uszczknąć, tak przede wszystkim, aby było dobre sąsiedztwo, to znaczy tak, żeby byli też zadowoleni mieszkańcy i Pan jako inwestor, więc myślę, że idziemy w bardzo dobrym kierunku i ten plan zostanie przyjęty, czy na najbliższej sesji, czy też chwilę później, ale to nie jest tak, że ktoś doprowadza do takiej sytuacji, żeby storpedować ten plan. Dziękuję. Przepraszam, ja się upraszam. Okej, ale przy Panu też. Ja jest radny. Ja, jeżeli chodzi o to, co Piotr mówisz, zgadzam się z Tobą. Zgadzam się, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe, różne rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o traktowanie na równi też, to jest prawda. Natomiast ja pamiętam, jak się zgłosił Pan tutaj prezes KUS wtedy na komisję 3 tygodnie temu. I mówił to samo. Mówił to samo, ja wysłuchałem tego. Natomiast tak zaciekawiłem się tematem, jeżeli chodzi o Galerię Jurowiecką. Przypomniałem sobie stare nagłówki gazet, jak Łucowem, jak prezydent wszystkich wygonił kupców, jak ustało, jak miasto popadało, wiecie, w długi, ile było pieniędzy do zapłacenia. I wtedy nikt z rodzinnych przedsiębiorców nie chciał w to zainwestować. Nie chciał, bo to była, słuchajcie, to były takie olbrzymie kwoty, że ich nie stać na rozgłoszenie. I nagle zgłosił, tak, przyjechał, słuchajcie, dobrze, przyjechał ktoś spoza, nie negocjował. Powiedział, że za tyle kupi, tyle co Pan Prezydent chce, wybudował. Słuchajcie, ja nie znam przypadku w Białymstoku, żeby jakiś inwestor budował, przebudowywał całe zajezdnie, dwie ulice, kładki pod spodem, plus jeszcze różne inne tam opłaty dodatkowe. Nie znam.
dlatego no, jeżeli chodzi o mnie, ja uważam za tego typu postępowanie inwestorskie za bardzo porządne i za wskazane dla naszego miasta. Jeżeli chodzi o opłaty, z tego co wiem, ta galeria jurowiecka, sama opłata za czynsz, za dzierżawę, przepraszam, no, wynosi ponad 2 miliony złotych. Gdyby tego inwestora nie było, miasto by nie otrzymywało z tego tytułu tam razem z innymi opłatami plus opłata od nieruchomości, około 3 milionów otrzymujemy rocznie. Mamy na to, mamy z tego tytułu pieniądze na różne inne inwestycje. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć jedno, że tutaj owszem, są mieszkańcy, ja akurat mam wielu znajomych z tamtych rejonów, do księdza zadzwoniłem zapytać, jak on to widzi. Słuchajcie, nikt nie zwracał mi uwagi, nikt nie ma jakichkolwiek problemów z tą inwestycją. Dlatego mnie to dziwi, że ludzie nie protestują, że rada osiedla, gdzie radnych znam na ty, wszyscy są za, ksiądz prowosz jest za, człowiek kupił uczciwie grunt, chce pobudować, chce, żeby miasto miało z tego tytułu i podatek od nieruchomości i uczciwie zacząć budowę. No dlatego tak też ja uważam tego typu postępowanie za w porządku i to mogę przedstawić szanownej komisji swoją opinię na ten temat. I pod rozwagę również. Przewodniczący, proszę o głos. Dziękuję. Kolego Marku, ja się bardzo cieszę, że wystąpiłeś tak piękną laurkę dla pana Strusa i jego firmy. Naprawdę było to bardzo wzruszające. To jest wyostrzenie ja rozumiem, naprawdę to jest bardzo piękne. My wszyscy to widzimy, my wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę i przyjmujemy każdego inwestora z otwartymi rękoma. To, co zrobił pan Strus dookoła, tak, to było przede wszystkim oczekiwania naszego magistratu, tak? No pan Strus sam z siebie nic nie zrobi, bo jest biznesmenem po prostu, tak? Musiał jeżeli mogę przerwać... Pozwoli pan, że skończę. I musiał wykonać pewne działania, tak? Mówiliśmy bardzo dużo na temat działań innych deweloperów, czy innych przedsiębiorców, którzy są po przeciwnej stronie ulicy, którzy mieli przebudowywać rondę ulicę Polacką. Do tego dążę. O to mi chodziło, żeby było jasność. Niestety nie przeszło, więc są same plusy. W podsumowaniu, to co mówimy oboje, nikt nie jest przeciw tej inwestycji, tylko dojdźmy do porozumienia. Nie dziwi to, że do ciebie wszyscy dzwonią, z kim ty się kontaktujesz, tak? Nie zgłaszają tobie uwag żadnych, a są mieszkańcy, jest przedstawiciel, ale są przedstawiciele, którzy mieszkają, jest ktoś, kto też jest z parafii, to rozmawiaj z proboszczem, tak? Tutaj jest ktoś z parafii, który mówi o nic innego. Jeszcze raz będę proszę powiedział, że nie będę zabierał głosu. Bardzo proszę o głos. Proszę przepraszam. Właśnie dlatego, w nawiązaniu do tego, co mówił mój kolega radny, przede wszystkim zależy mi też, żeby usłyszeć głos mieszkańców, ponieważ do tej pory sam pan powiedział, nie miałem okazji tego głosu. To proszę o udzielenie mi głosu. Bardzo proszę. Nie jesteśmy jako mieszkańcy, proszę nas nie postrzegać jako torpedujący tę inwestycję, bo już w tą stronę to zmierza. Tylko proszę zwrócić uwagę na te plany. Ciągłość zabudowy ulicy Fabrycznej, jest to jeden ciągły budynek znacząco wyższy niż jedyny nasz mieszkalny budynek, który jest przy ulicy Fabrycznej na tym odcinku do Ogrodowej. I akurat w tym miejscu wnioskujemy o to, żeby tam była niższa zabudowa dostosowana do wysokości naszego jedynego budynku. Jeżeli nasz jedyny budynek jest, będzie otoczony tak naprawdę z każdej strony, i kościół z każdej strony będzie otoczony wysokimi budynkami, to nie będziemy mieć żadnej przestrzeni. Nie ma problemu, żeby inwestor budował wewnątrz działki wyższe budynki, bo to jakby nie będzie kolidowało z naszym widokiem przez okno. Po drugie, nie będzie kolidowało pewnie też z urzędem Państwowej Inspekcji Pracy, bo akurat no, oni nie są po godzinach po 15.30, nie są mieszkańcami, opuszczają ten budynek, więc nawet nie przeszkadzało. Wzdłuż ulicy Jorowieckiej też nie widzę przeciwwskazań, żeby było wyżej, bo i tak w przeciwnej stronie jest wysoko. Od strony szpitala nie ma oficjalnego, jakby oficjalnej informacji o skargach, więc też nie widzę tutaj problemu. Jedyny problem, który jest, to jest wzdłuż ulicy Fabryczny, bo wychodzi na to, że będzie głucha ściana, dużo wyższy budynek. Tylko o to walczymy. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, czy tego chcemy, czy nie, musimy tę dyskusję
przerwać, ponieważ za chwilę zaczyna się komisja budżetu, dlatego jeśli Państwo radni mają procedurę, co to... Panie Przewodniczący, ja pół godziny zgłaszam się do głosu. Dał ja Panu głos w bardzo dziękuję, ponieważ... Pan już raz odpowiada. Pan destabilizuje pracę komisji. Czy pan rozumie, że pan swoje zachowanie... A pan się zachowuje arogancko wobec działaczy społecznych z Białymstoku, proszę. To proszę jest... Szanowni Państwo, czy Państwo radni mają obecnie uwagi do tego punktu? Nie widzę w takim razie, jak przystępujemy do głosowania formalnego zgłoszonego przez... Jak się ludzie zmieniają, dostają się do rady. Jankowskiego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku formalnego? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Komisja przyjęła wniosek kolegium Jankowskiego. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 18.1 w Białymstoku w rejonie ulicy Okonowej Publicznej z uwzględnieniem uwagi radnego Jankowskiego. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Komisja nie będzie zaproponowana już ogłaszam przerwę w tym momencie do dnia sesji do godziny 9. Wtedy zaopiniujemy ustawę głosowałe. Dziękuję.